Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Włodek, wasz ulubiony beauty boy. I dzisiaj mam dla was coś bardzo ekscytującego, a może nawet bardziej ekscytującego dla mnie, dlatego że czekałem na to wydarzenie chyba od pół roku, a może nawet od roku. Nie mam teraz szczerze mówiąc pojęcia, ale to na co czekałem nareszcie się stało. Myślę, że wy z tytułu też wiecie o co już dzisiaj chodzi. Natomiast jeżeli kojarzycie mnie od jakiegoś czasu, jeżeli mnie oglądacie, to podejrzewam, że raz albo nie raz słyszeliście już o mojej miłości do pędzli z Hakuro. Hakuro ma kilka linii pędzli, m.in. tradycyjną H, która jest najbardziej podstawowa, ale bardzo, bardzo dobra. Mają bardzo fajną turkusową linię K. W ogóle przepraszam, że wszystkie pędzelki albo większość jest dość brudna, ale po prostu stale z nich korzystam i w kufrze, i na sobie, także to było nieuniknione. Sorry. Ale w każdym razie tak, mają również genialną serię K. Natomiast moja ulubiona seria to oczywiście seria J. No i seria J dotychczas składała się przede wszystkim z pędzelków do oczu. Ja niestety makijażu oczu na sobie nie wykonuję, także nie byłem w stanie zbytnio skorzystać ich na sobie. Natomiast w mojej pracy zawodowej po prostu są przeze mnie maltretowane, niestety. Chociaż uważam, że jak na tak dużą częstotliwość użytkowania i ich mycia, wyglądają naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Co prawda myję je ostrożnie, suszę je w osłonkach, przynajmniej te większe. Zachowały świetnie kształt, nie posypały się i jestem nimi zachwycony. Pracują cudownie. Dla właśnie osób, które malują swoje oczy albo cudze, to macie tutaj tak naprawdę najwyższą jakość. Są to pędzelki wykonywane z włosia japońskiego, z naturalnego oczywiście, właśnie sprowadzonego z Japonii do Polski, więc pomimo, że jest to włosie japońskie, czyli że to najwyższej jakości, znowu się powtórzę, bo jest to jednak bardzo ważne. To są ultra miękkie pędzle, ale pomijam ten fakt. W każdym razie wracając do tego, że jest to włosie sprowadzone do Polski i później jest już w Polsce ręcznie układane, pędzle są ręcznie robione, więc jakby cały proces produkcyjny poza sprowadzeniem tych włosków jest wykonywany w Polsce, więc wiecie, polskie podatki i te sprawy, nie będę się na to jakoś bardzo zagłębiać, ale uważam, że to jest fajne. I tak jak powiedziałem, włosie jest genialnie miękkie, cudowne, niesamowite i powiem wam szczerze, że właśnie mi bardzo, bardzo brakowało pędzli do twarzy z tej serii. Dotychczas używałem tej trójki, bo ta trójka była największa. Teoretycznie jest przeznaczona do rozświetlacza, natomiast ja używałem ich również i do kontrowania, i do pudrowania okolicy pod okiem, albo takiego strategicznego pudrowania twarzy. No ale tak jak mówię, bardzo mi brakowało tego, żeby w tej serii właśnie, w tej serii J, gdzie mamy ten najwyższy poziom, gdzie mamy te najlepsze włosie, brakowało mi większej ilości pędzli. No i słuchajcie, jakież było moje szczęście, kiedy dowiedziałem się, że pędzelki z serii J do twarzy się pojawiły. Jestem nimi tak podekscytowany i tak bardzo się z nich cieszę, że nawet nie macie zielonego pojęcia. Dzisiaj w tym filmiku postaram się wam pokazać każdy z nich, opowiedzieć do czego bym ja ich używał, natomiast oczywiście pamiętajcie, że jeżeli macie na pędzel inny pomysł, to jak najbardziej też możecie to zrobić tak jak chcecie. I tak, jeżeli was interesują jakie nowe pędzelki się pojawiły, to zachęcam do oglądania dalej. No więc mamy 17 nowych modeli pędzli. Ja wam będę wrzucać tutaj zbliżenia, będę wam również pokazywać, których pędzli użyłem do makijażu dzisiejszego, do czego mi służyły i do czego ewentualnie można byłoby ich jeszcze użyć. Natomiast tak ogólnie i po cichu zachęciłbym wam, żebyście zajrzeli do mnie na Instagram, bo być może będziecie mieli okazję wygrać taki malutki zestawik ode mnie z czterema dużymi pędzlami do twarzy i czterema pędzelkami do oczu. Tylko że niestety mój pies troszeczkę się do tego dorwał. Nie mam pojęcia kiedy, także wasze pudełko będzie troszeczkę uszkodzone, ale mam nadzieję, że taki spóźniony prezent na święta, bo wątpię, że przed świętami dotrze, ale mam nadzieję, że taki spóźniony prezent na święta kogoś z was ucieszy, także zajrzyjcie na Instagram. A jeszcze zanim pokażę wam, jak pędzelki wyglądają, do czego ich używać, to muszę zwrócić jeszcze jedną uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dlatego, że razem z tymi pędzlami Hakuro przeszło taką totalną metamorfozę. Mamy nowe logo, mamy nową stronę internetową i przy okazji paczki są opakowane teraz w tak piękny i ekologiczny sposób, że muszę wam to pokazać. No i też muszę wam pokazać, jak zostaną zapakowane pędzelki, tak żebyście ze mną przeżyli ten experience, który ja miałem, kiedy te pędzelki otwierałem po raz pierwszy. No więc dobrze, zacznijmy od tego, że paczuszki, poza tym, że są takie piękne, są zaklejone tasiemkami papierowymi, więc tutaj jest praktycznie zero waste, zero plastik, wszystko jest do recyklingu. Jak zajrzymy do środka, w zależności oczywiście od ilości pędzelków, jakie zamówicie, no to będzie większe albo mniejsze pudełko. Tutaj przy takiej większej kolekcji przyjechało takie piękne czarne pudło, kartonowe oczywiście.
z takim tutaj pięknym oto logo. Teraz logo wygląda w ten sposób, delikatnie się zmieniło, nie bardzo, ale jednak jest teraz troszeczkę inne. No i jak zajrzymy sobie do środka, ukażą nam się tak pięknie ułożone pędzelki. I właśnie, wiecie, ja jestem, nie wiem, czy to się prawidłowo nazywa estetą, ale rzeczy, które są ładne, które są wykonane w takich, wiecie, najmniejszych szczegółach w tak piękny sposób, po prostu najzwyczajniej mnie ekscytują. I to dla mnie, jeszcze zwłaszcza jak oni mi powsadzali to ułożone tak, żeby te napisy z dwóch pudełek tworzyły wspólną całość, ach, to jest piękne, to jest piękne. No więc tak, wszystkie pędzelki przychodzą teraz w takich opakowaniach właśnie, bardzo, bardzo ładnych. Na górze się znajduje numerek i jest bardzo fajne otwarcie i również w bardzo fajny sposób przemyślane to, jak zrobić, by te pędzelki były przechowywane w bezpieczny sposób, żeby przyjechały do Was nieuszkodzone, ale przy okazji, żeby znowu nie było żadnego plastiku. No i w środku została wykonana taka jakby harmonika z twardszego kartonika, która pięknie chroni nam pędzel i po prostu jemu się nic nie stanie. A pudełka są, tak jak powiedziałem, w pełni gotowe do recyklingu, bo to jest tylko i wyłącznie papier. Tego typu odmiany również przeszły pozostałe linie, więc niezależnie od tego, czy kupujecie serię J, czy kupujecie serię H, one również będą przychodziły właśnie w tych fajnie zabezpieczonych, kartonikowych opakowaniach. Także fajnie, że nie tylko seria J została odnowiona, tylko wszystko, całość. Za to ogromny plus. No i również zostały delikatnie odnowione same w sobie pędzle. Już nawet jak nie mówię o serii J, to i seria H, i seria K mają nowe logo na sobie. Logo jest delikatnie w innym miejscu teraz, także pędzelki będą bardzo spójne razem z całością kolekcji. Również została zmiana na serii J. Wcześniej logo było nadrukowane, delikatnie mogło się ścierać, natomiast teraz będzie to zdecydowanie bardziej zminimalizowane, dlatego że logo jest tym razem wytłoczone, więc farba jest, wiecie, jakby troszeczkę niżej niż taka główna powierzchnia, więc będzie się trzymać o wiele, o wiele, o wiele lepiej. No a teraz przechodzimy do samych pędzelków nareszcie. Mamy 5 pędzelków z białym włosiem i 12 pędzelków z włosiem ciemnym. I powiem Wam szczerze, że kiedy patrzyłem na pędzelki właśnie z serii J, te do oczu, moim marzeniem było i moim zdaniem idealnie byłoby, gdyby było jednak więcej tych pędzelków z włosiem ciemnych. Najzwyczajniej te pędzelki będą wyglądały o wiele dłużej jak nowe, dlatego że nie będzie na nich widać, jeżeli cokolwiek miałoby je odbarwić. Na białym włosiu o wiele łatwiej o odbarwienie, nawet jeżeli dobrze umyjemy pędzelki, także trzeba być bardziej ostrożnym, więc być może niepotrzebnie używałem tego dzisiaj do podkładu, ale chciałem sprawdzić, czy się da. I da, no ale nie o tym dzisiaj. Natomiast najwięcej jest pędzli z ciemnym włosiem, co po prostu sprawi, że będą one wyglądały o wiele czyściej. Dodatkowo, dzięki temu, że włosie jest ciemne, nie musiało ono być bardzo mocno rozjaśniane, no bo białe włosie trzeba troszeczkę, wiecie, jakby wybielić, żeby ono się prezentowało super ładnie, więc czarne włosie, jako że nie przechodzi tego jeszcze procesu, wiecie, rozjaśniania delikatnego, tego czyszczenia włosia, tylko jest ono jakby tylko i wyłącznie zafarbowane na ciemno, no to od razu możemy liczyć się z tym również, że ono jest jeszcze bardziej miękkie, chociaż wszystkie te pędzle są ultra niesamowicie miękkie. No ale tak jak mówię, to jest najwyższa jakość włosia. Dobra, podzielę chyba te pędzelki kategoriami tak naprawdę, dlatego że w sumie w makijażu jest tylko, w makijażu twarzy, jest tylko kilka kroków tak naprawdę, wiecie, puder, bronzer, kontur, róż, rozświetlacz, więc między sobą one będą troszeczkę pokrywały się w funkcjach, jakie możecie, jak możecie je zastosować po prostu. Natomiast oczywiście będą one również dawały Wam różne możliwości na ułożenia produktu, intensywność czy precyzję, także mam nadzieję, że po dzisiejszym filmiku będziecie mogli wybrać pędzelki dla siebie. W takim razie zacznijmy od pierwszego kroku makijażu. Załóżmy, że już naszą mokrą część makijażu skończyliśmy, chociaż jednego z tych pędzli, tak jak powiedziałem, które teraz Wam pokażę, użyłem właśnie do tej mokrej części makijażu, ale o tym za chwilę. No i co? I tak naprawdę zostaje nam przypudrowanie najpierw buzi, żeby przejść do następnych kroków. No i do pudru wybrałem tak naprawdę 5 największych pędzelków, jakie w Hakuro serii J znajdziemy. Czyli, że na przykład Hakuro J490 jest to właśnie ten pędzel, którego dzisiaj użyłem po to, żeby twarz przypudrować. Jest największy, więc można zrobić to najszybciej. Przy okazji bardzo dobrze będzie się sprawdzać do tego, żeby nałożyć w bardzo, wiecie, taki rozłożysty sposób bronzer na twarz. I mam tutaj na myśli
myśli bronzer taki ciepły, którym będziemy bardziej skórę opalać, aniżeli konturować. Przy okazji przez jego rozmiar bardzo fajnie również będziecie mogli sobie aplikować produkty na ciało. Niezależnie czy to puder, czy to będzie właśnie bronzer, czy może chcecie, wiecie, całe ciało rozświetlić, to właśnie tego typu pędzelek, taki większy, po prostu rozłożysty, czyli że jeszcze raz powtórzę, J490, będzie do tego idealny. Mamy też tutaj takie dwa pędzelki siostry, które są w bardzo, bardzo podobnym kształcie, ale po prostu mają inny rozmiar. Jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Ten mniejszy to J380, ten większy to J470. Oba będą nadawać się świetnie do pudrowania twarzy, ale przy okazji również będziemy mogli nim nałożyć bronzer, po prostu w bardziej skoncentrowany sposób, a ten jeszcze mniejszy również może Wam posłużyć jako pędzelek do różu. Czemu nie? Albo nawet do konturowania, bo on jest delikatnie spłaszczony, więc jeżeli nie chcecie mieć bardzo takiego, wiecie, odciętego konturu wyrazistego, to ten pędzelek do tego również się świetnie sprawdzi. Pędzelek J425, troszeczkę sobie łamię nazwę na tych cyfrach, ale daję radę. Jest w sumie podobny kształtem do pędzelka 470, natomiast różnica między nimi oczywiście jest taka, że przede wszystkim mamy tutaj białe włosie, a po drugie jest on odrobinę bardziej zbity, więc pakuje troszeczkę więcej tego produktu na twarz i troszeczkę więcej dzięki temu też jakby go tak buffuje, rozciera granice. Także ja tego pędzelka dzisiaj tak naprawdę użyłem po to, żeby jeszcze bardziej wblendować cały róż i brązer, który miałem na środku twarzy, używając przy okazji odrobiny pudru takiego wprasowanego, tak żeby sobie tutaj zbudować trochę krycie, nawet był na tyle wygodny, żeby podjechać nim pod oczy i podbudować troszeczkę produktu tam. Także również znowu będzie to świetny pędzel tak naprawdę do pudru czy bronzera, zwłaszcza dlatego, że jest bardziej zbity, będzie pakować tego produktu trochę więcej, dzięki czemu jeżeli macie cerę tłustą albo mieszaną, będzie po prostu dawać Wam mocniejszy efekt matu. Więc tak, do tego bym używał tego, chociaż jeżeli chcecie się nim wykonturować, jak najbardziej również będzie się dało, albo wprowadzić sobie większą ilość różu na twarz. Bez problemu. I ostatni pędzelek, który bym powiedział, że jest w kategorii tych większych po prostu, a niekoniecznie tylko i wyłącznie do pudru, to J465. Ja go dzisiaj użyłem tak naprawdę do różu, ale znowu, on jest na tyle duży, że można byłoby się przypudrować. On jest na tyle, wiecie, mały, że można byłoby się nim konturować. Natomiast ja przez ten kształt, taką właśnie przyjemną miotełkę stwierdziłem, że po prostu będzie najfajniej mi nim zaaplikować róż. Przy okazji jest dość rozłożysty, więc on będzie z kolei aplikować produktu troszeczkę mniej, dzięki czemu jeżeli na przykład macie suchą cerę albo macie ciężką rękę, jeżeli chodzi o róże, no to będziecie mogli sobie zaaplikować ten produkt w bardziej delikatny sposób, a przez ten taki jego punkcik, wiecie, nabieracie sobie włosie produkt na środek, a reszta włosków będzie Wam pracować przy rozcieraniu, ułatwiając Wam pracę. No więc tak jak powiedziałem, to miało być pędzel do pudrowania, ale tak jak słyszycie, one się nadają do o wiele więcej rzeczy niż tylko pudrowanie. Także nie zamykajcie się w jednej kategorii, a my teraz przechodzimy do kategorii mniejszej, czyli że pudrowanie skóry pod okiem, jeżeli lubicie pudrować się innym pędzlem, no i oczywiście rozświetlacz, bo ten rozmiar będzie do tego idealny. I tutaj tych pędzelków mamy naprawdę sporo do wyboru, tych takich mniejszych. Oczywiście znowu będę Wam mówić, że nie wszystkie są tylko i wyłącznie do pudrowania skóry pod okiem czy rozświetlacza, ale do tego nadają się najlepiej, zwłaszcza przez to, jaki mają kształt. Przejdźmy może najpierw przez te białe, a później pójdziemy do tych ciemnych. Najmniejszy pędzelek, jaki dostaniecie, to J127. No i tak jak widzicie, on jest naprawdę bardzo mały, więc idealnie zmieści Wam się tutaj pod oczy, a przy okazji, dlatego, że jest spłaszczony, no to właśnie dlatego tak dobrze pod tą skórę się tutaj mieści. Oczywiście będzie również świetnie się nadawać do nakładania rozświetlacza lub jeżeli lubicie się pudrować w bardzo strategiczny sposób, ale to naprawdę bardzo strategiczny sposób, to wiecie, dosłownie omieść sobie brodę, nos, czoło, może nie czoło, bo czoła jest za dużo, ale wiecie, przy nosie, linię uśmiechu, bo właśnie może pod oczami, powieki, to ten pędzelek do tego będzie się nadawać idealnie. Czyli że ja bym najbardziej go używał do pudrowania skóry pod okiem lub do rozświetlacza. Następne dwa białe to jest J450 i J430 i to są bardzo podobne pędzelki. One są tak naprawdę znowu rodziną, braćmi czy siostrami po prostu w różnych rozmiarach. Oba nadal są spłaszczone, ten J430 jest tym mniejszym, więc on będzie tutaj znowu tak jak poprzednik, czyli że J127 nadawać się pod skórę, pod okiem, również do rozświetlacza i do pudrowania strategicznego, natomiast jest delikatnie od niego większy, także zależy od tego, co Wam się bardziej podoba i również kształt, jaki Wam się bardziej podoba, dlatego że J127 jest płaskościęty, a J430 jest zaokrąglony.
Natomiast już J450, tak jak mówię, jest większy, więc on również się nadaje dobrze pod oczy, nie jest nadal za duży, ale już można byłoby nim spokojnie, wiecie, bez problemu nakładać na przykład róż, czy rozświetlacz, czy nawet kontur, bo dlatego, że jest taki płaski, no to on tutaj nam będzie ładnie rysować nasz policzek. Natomiast te pędzelki z włosiem jasnym są luźniejsze w tym wypadku od pędzelków z włosiem ciemnym. Tutaj mamy zdecydowanie więcej tego włosia, ono jest bardziej zbite, więc znowu, tutaj będziemy mieli tą opcję aplikowania większej ilości produktu na twarz i takiego mocniejszego, wiecie, wbuffowywania, rozcierania go na skórze. Mamy tutaj do czynienia z, znowu, zacznijmy może od braci właśnie, czyli że 335 i 225. 335 jest delikatnie mniejszy i delikatnie grubszy, więc one znowu będą świetne do konturowania. Jeżeli właśnie lubicie taki bardziej odcięty kontur, no to one Wam już będą tego produktu pracować więcej, ale przez swój spłaszczony kształt będą dawać Wam ten ładny taki zaraz i przy okazji ładnie się będzie ten produkt blendować. Lub jeżeli lubicie naprawdę dużo rozświetlacza, to znowu będzie to pędzelek, no i ten zresztą również do tego bardzo, bardzo dobry, dlatego że przez swoją gęstość włosia będzie nabierać tego produktu więcej i więcej też produktu Wam przekładać na twarz. Nadal są tak samo małe i tak samo wygodne do użytkowania pod oczami, chociaż znowu, nie zależy wszystko od Waszej skóry. Jeżeli macie suchą skórę, szedłbym raczej w te pędzelki jasne, które mają mniej włosia, więc mniej będą aplikowały Wam produktu, aniżeli taki, wiecie, pędzelek, który Wam naprawdę dużo tego produktu napakuje, chyba że Wam właśnie na tym zależy i chcecie mocno utrwalić skórę pod okiem, również do tego świetnie się nadadzą. Natomiast one najbardziej mi się chyba podobają do konturowania, tak samo jak i te. Tutaj mamy delikatnie inny kształt, te dwa były spłaszczone, natomiast pędzelek J370 i J303 są zaokrąglone, więc znowu one się świetnie będą nadawały do konturowania, nie tak bardzo już pod oczy, przez to, że jak nie ma tego spłaszczenia, no to wiecie, już one zaczynają się robić delikatnie za duże, także myślę o nich przede wszystkim jako o pędzelkach do konturowania. Przy okazji ten J370 ma delikatny szpic, gdzie J330 jest spłaszczony. No i oczywiście właśnie Wam chyba zapomniałem powiedzieć, ale ten J330 służył mi dzisiaj do konturowania. Świetnie się również mieści pod szczęką, świetnie się mieści tutaj między kościami policzkowymi, pod kością policzkową. Pędzelka J127 właśnie użyłem po to, żeby przepudrować skórę pod okiem i powiekę. Natomiast J430 był dzisiaj moim pędzelkiem do rozświetlacza. Także tutaj zamykamy chyba kategorię tych najmniejszych pędzelków i idziemy dalej. No i co, i zostają nam pędzelki średniego rozmiaru i będę starał się jeszcze Wam pokazywać, dlatego że z tego większego rozmiaru również mamy odpowiedniki dla tych pędzelków. Natomiast przejdźmy sobie po kolei po prostu. Mamy tutaj pędzelek Hakuro J121, czyli że taki bardzo tradycyjny kształt, skośno ścięty, ale nie za bardzo skośno, tak dość delikatnie, ale jednak jest to właśnie delikatnie skośnie ścięty pędzelek. Myślę, że wszyscy wiemy, do czego tego typu pędzelki są najlepsze, czyli że zazwyczaj się mówi do czego? Do różu, prawda? Ewentualnie do bronzera. Natomiast znowu, jest to pędzelek na tyle mały, ale duży też, jest po prostu taki średni, że przypudrowanie całej twarzy również nie będzie tutaj dla nas żadnym problemem. Także bardzo wielozadaniowy pędzelek, myślę jeden z takich fajniejszych, jeżeli chodzi właśnie o wielozadaniowość, bo zresztą ogólnie cała ta średnia partia moim zdaniem jest najfajniejsza do nadaje się do wielu rzeczy po prostu, dlatego że, tak jak mówię, można ich używać na bardzo, bardzo wiele sposobów i do tego, czego używamy tych większych pędzelków i do tego, do czego używamy tych mniejszych. Także J121, bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja. Dalej mamy J445, czyli że to jest pędzelek, który jest bardzo, bardzo podobny do tego, którego użyłem dzisiaj do nałożenia różu, czyli że J465. Tak jak widzicie, one są delikatnie różne, jeżeli chodzi o rozmiar, ale mamy bardzo, bardzo podobny kształt. Chociaż teraz być może się mylę, być może użyłem tego 445. Zobaczymy na nagraniu, myślę, że pokazałem to w trakcie filmiku, ale oba będą się nadawały świetnie do różu. Oba znowu do pudru doskonałe. Ten większy troszeczkę, jeżeli chcemy buzię opalać bronzerem ciepłym, będzie do tego lepszy. Natomiast ten mniejszy, jeżeli chcemy się konturować, również będzie bardzo, bardzo fajny. Przy okazji powtórzę, one są, przez to, że są takie długie, one są luźniejsze, więc one będą aplikowały produkt w delikatny sposób. Pamiętajcie te dwa małe pędzelki, jeden płaski, drugi ze szpicem, no to one również mają swoich odpowiedników w większej wersji, czyli że ten ze szpicem to jest J100
170, a ten płaski to jest J277. Znowu, pędzelki będą idealne, tak samo jak te mniejsze. Po prostu w zależności od tego, czy macie większą buzię, czy mniejszą buzię, będą idealne do konturowania. Więc ten, zwłaszcza ze szpicem, pięknie się mieści tutaj pod szczękę czy pod kość. Natomiast on, przez to, że jest właśnie taki znowu ze szpicem, on jest znowu taki delikatniejszy, bardziej luźny od tego płaskiego. Tutaj będziemy mieli o wiele większy nacisk, o wiele więcej tego produktu będzie nam się nakładać i nabierać. Także w zależności od tego, czy macie ciężką rękę, czy macie rękę lżejszą, to możecie sobie dobrać pędzelek odpowiednio do Waszych potrzeb lub do tego, po prostu jaki efekt chcecie osiągnąć. Ten ze szpicem będzie Wam dawać bardziej miękki, rozłożysty efekt, bardziej delikatne konturowanie, a ten płaski będzie nakładać tego produktu jednak trochę więcej. Natomiast wiecie, nie ograniczajcie się. Jeżeli chcecie nałożyć tym róż, bez problemu. Nawet ten ze szpicem, jeżeli lubicie, wiecie, większy policzek w rozświetleniu. Jeżeli lubicie dużo rozświetlacza, ten ze szpicem również do tego świetnie się nada. Nawet jest na tyle precyzyjny, żeby przypudrować całą powiekę. Także ten ze szpicem będzie bardziej uniwersalny od tego płaskiego, bo ten płaski jednak mimo wszystko dla mnie będzie do konturowania. Albo na przykład do makijażu tymi produktami mineralnymi, gdzie potrzebujecie, wiecie, takiego płaskiego pędzla, żeby mocno wprasować Wasz produkt w skórę. Chociaż mimo wszystko myślę, że taki większy pędzelek, o właśnie ten, będzie o wiele dla Was szybszą opcją. No i tak, i wracamy teraz, zostajemy z pędzelkiem, zostajemy. Idziemy do ostatniego pędzelka, tak mi się już wydaje, który mam dzisiaj Wam do pokazania, czyli że J415. I ten pędzelek niestety został dzisiaj właśnie przeze mnie zmaltretowany, bo ten kształt jest tak uniwersalny i tak fajny, że nim moim zdaniem można zrobić dosłownie wszystko. Ja dzisiaj stwierdziłem, że ten kształt mi się na tyle podoba, że muszę go spróbować i nałożyłem nim podkład. I powiem Wam, że poszło bardzo dobrze, bez żadnych problemów. Rozblendowałem go sobie bardzo szybko i nie było ani smuka, ani niczego. Wiem, że naturalnego włosia nie powinno się używać do produktów płynnych, aczkolwiek czasami lubię złamać zasady i nie żałuję, bo naprawdę podoba mi się dzisiejszy efekt. Ale znowu, ten kształt jest na tyle dobry, że gdybym chciał się pudrować, gdybym chciał nakładać róż, kontur, dlatego że on jest spłaszczony, więc kontur, czy nawet bronzer rozetrzeć. Rozcierałem dzisiaj tym pędzlem również mój kremowy róż na policzkach, także jest bardzo wielozadaniowy i ten kształt również mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. One są tutaj właśnie z tym J121, o którym powiedziałem, że również jest bardzo fajny. One są podobne, z tym, że ten J121 jest z ciemnego włosia, troszeczkę luźniejszy, bardziej skośno ścięty. Ten tutaj jest ścięty w prosty sposób. No i on również ma swojego brata, tak jak mówiłem Wam, mamy tutaj kilka odpowiedników. Tutaj jest jego większy brat, czyli że ten, którego właśnie używałem do prasowanego pudru, żeby sobie podbudować krycie na policzkach, jest to ten J425. Więc w ten sposób wyglądają wszystkie pędzelki. Mam nadzieję, że przebitki również Wam pozwoliły dokładnie zobaczyć, jakie są między nimi różnice. A, jeszcze bym zapomniał powiedzieć, ale nieustannie, ja Wam powtarzam to już po raz któryś, ale Hakuro H76, czyli że ta podstawowa seria, to jest najlepszy pędzelek, jeżeli chodzi o rozświetlanie okolicy wewnętrznego kącika. Genialny. No dobrze, więc tak jak powiedziałem, mamy tutaj pędzelki wszystkie opisane. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny, dlatego że się starałem Wam porobić tyle przybitek i tyle zbliżeń, żebyście widzieli, jak jaki pędzel wygląda. Jeszcze w międzyczasie na pewno gdzieś puściłem Wam ułożone je rozmiarami, a jeżeli nie, to podejrzewam, że leci to w tej chwili. Także tak, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Mam nadzieję, że będzie on dla Was pomocny i informacyjny i że będziecie mogli wybrać dla siebie najlepszy pędzelek czy pędzelki, jakie tylko będziecie w stanie dobrać, bo to są naprawdę jedne z najlepszych pędzli, jakie kiedykolwiek używałem. I teraz, kiedy mam te do twarzy nareszcie, moje wymarzone pędzle do twarzy, jestem przeszczęśliwy. No i będziecie je widywać bardzo, bardzo często. Także mam nadzieję, że jeżeli będzie więcej pytań kiedyś w przyszłości, to po prostu będę odsyłać do tego filmiku, no i wszystkie jakby pytania będą rozwiane. Także w tym odcinku to było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało i mam nadzieję, że Wam pomogłem. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie jeszcze raz. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach.